Dzień dobry, dzień dobry. Mamy 15 września i jesteśmy właśnie w Alpach Bawarskich. A właściwie to jesteśmy jeszcze poniżej Alp Bawarskich, bo właśnie startujemy. Mamy taką kiepską godzinę, 10:44, ale dzisiaj mamy tylko dojść do schroniska, a pogoda jest ekstra, więc idziemy sobie powoli. I idziemy sobie już dolinką. Przeszliśmy już taki jeden odcinek, gdzie obok taki ładny strumień spływał, rzeczka, potoczek. I idziemy sobie doliną i mamy jeszcze jakieś pół godziny do wąwozu słynnego, gdzie ponoć są piękne widoki i mnóstwo wodospadów. Idzie się pod takimi skałkami, więc zaraz zobaczymy. To prawda, nie wiem, czy kamera będzie tam dobrze kręcić, bo w takim ciemnym otoczeniu to ona różnie łapie, ale zobaczymy. No i dzisiaj mamy praktycznie 2,5 godziny do schroniska. Obstawiamy trochę więcej, no bo trochę zdjęcia zajmą, ale ogólnie bardzo blisko. A niesiemy takie ciężary na plecach, że ledwo się idzie, ale zastanawiamy się, jak to zrobimy jutro. No i zostaje nam parę dobrych godzin na schronisku, żeby odpocząć. Może się podelektujemy na polance trochę. Zobaczymy. No i jesteśmy w Dolinie Hollental, która ponoć jest na opakowaniach czekolady Milki. Tak więc, no jak na razie idziemy środkiem lasu, ale tam widać trochę szczyty nad nami. O! I za 5 minut wchodzimy do słynnego wąwozu z wodospadami. Nie mogę się doczekać widoków. Trochę się spociłam. Mamy 3 km. Przed chwilą migły. 53 minuty idziemy. I zaczynasz od... Hej kochani, jesteśmy w górach. I jesteśmy w wąwozie. Wygląda magicznie. Trochę tam na dole widzę, że przypomina Vintgar Słowenii. Skały są przeogromne, aż by się chciało po prostu po nich powspinać. Dobra, to ja sobie założę przeciwdeszczową kurtkę. Przeciwdeszczowe? Tak, bo tam się leje strasznie. Zjada. Takim cudownym szlakiem. O, na razie jest spoko. Hollental Sklam. Przecudowny wąwóz. Kamera na pewno nie odda tego, ale jest naprawdę pięknie tutaj. Jeszcze tu huk, więc i tak się nie nagra, co mówię. Jest bardzo mokro, Katalina musi ubrać w kurtki przeciwdeszczowe. Ale na razie nic nam się na głowę nie leje. Mamy takie tutaj przejścia tunelami. Ten tunel jest dość długi. Naprawdę super szlak. Dobrze, że idziemy tu w ciągu dnia. Baliśmy się, że będziemy szli w nocy i że będziemy nic widzieć. Takie przejście pod skałami. To jest coś cudownego. Chciałoby się tutaj cały czas robić zdjęcia. Wyszliśmy z tuneli
i idziemy znowu sobie dolinką w stronę schroniska. Według mojej opaski jesteśmy już na wysokości 1200, a schronisko jest niewiele ponad 1300, więc powinno być dosłownie kawałek i już powinniśmy być za miejsce. Mam nadzieję, a potem już tylko będzie odpoczynek na łące, aż do końca dnia same przyjemności. Mamy takie piękne, wysokie zbocza, a tam wyłoniły się wierzchołki. Jeden szpiczasty, jeden obły. Super jest. Idziemy dalej dnem doliny. Po wyjściu z tuneli tu mamy taki piękny wodospad opadający z samego szczytu. Lodowiec jest tam i jest tu szpica i chyba nawet widzę krzyż. Pominę cię, Anetka. Dobra. Teraz jest, no jest wszystko. Jest lodowiec, także tamtędy będziemy szli jutro. A tu mamy całą ekipę w komplecie. I za nami taka piękna dolina ze szczytami. Tu sobie płynie strumyczek. No po prostu... I jeszcze jak. Zaraz będzie to piwa. Mamy schronisko, prawdopodobnie nasze. I taki cudowny widok. Po prostu pięknie. Widać szczyt. Widać lodowca kawałeczek. Tu mamy pierwszy próg. Tu będzie dotąd pierwsza feratka. Potem tam wyżej druga. Niewiele będzie widać, ale trzeba nakręcić, bo jesteśmy na pierwszej prostej pod pierwszą feratę. Wyszliśmy ze schroniska o 6. Jest 16, już września, pospaliśmy aż do 5 rano. Idziemy wciąż tym samym szlakiem, od schroniska pod pierwszą feratę. I już mamy chyba ostatnią prostą. I tam już ludzie się szpeją, także tu będziemy sobie wchodzić do góry. A już dzień wstał ładnie. Ładnie jest tu słońce. A, bo to takie pastwisko było, jakby to Damian powiedział. Słucham? Tak, też ma fajną. Czerwono-czarną. Ale ona ma jeden czerwony i jeden czarny, widzisz? Nie, nie bardzo. Pokaż się. Dzięki. O, to czekaj w sumie. Tak, jasne. I zaczęliśmy i z feratą, i na początek mamy takie atrakcje, taką mokrą drabinę. Czeka cała kolejka nas. Także gnamy do góry. Ferata ma trwać godzinkę, dwie. Ale trzeba się najpierw rozruszać. Na dole były wyrwane trzy szczebelki. Także... Trzeba było trochę po śliskiej skale się wspiąć. A tutaj już tylko przekładamy. Co, ciężko? No tutaj masz taki na nogę. Taki dys. Okej. Okay. Bo brakuje jednego. Jeszcze kawałek. Przeszliśmy już feratę, tu mamy taki kawałeczek drogi bez zabezpieczenia, ale naprawdę bardzo łatwy. Jak to Kam stwierdził, tatrzańskie zero. A jak nawet 0+, to jest ok. Słońce już prawie wstało, jest naprawdę pięknie oświetla skały. Tutaj mamy takie płaskie ściany, jesteśmy takim w wozie. Sznurek za nami. Anetka tam pognała do góry, więc gnam za nią. Idziemy sobie teraz doliną piekielną, chociaż wygląda pięknie, a nie piekielnie. Mamy otoczenie, gdzie tam gdzieś będziemy się wspinać na trakcie.
No tak. A zaraz za tym jest stan. I tak to toczy się kolejny odcinek Kaszańskiego Zera. No i tak. Jesteśmy na wysokości 1943. Co? No, następna parada zaczyna się na wysokości 2400. To jeszcze kawałek mamy do dosłownie. A jest kolejka może? A potem już tylko przyjemności same. Pokonaliśmy ostatni próg skalny. I teraz jeszcze idziemy tam prosto. Ścieżką po tym gruzowisku. Pierdzisku. O. Tak. A potem jeszcze tylko lodowiec. To jest pierdzisko. Mamy widać Rońskie na szczycie. Tak, widać. Widać. Albo stację meteorologiczną, bo nie wiem co to. A tutaj mamy takie bóle, o, jak po desantie. Bóle. Dolina piękna, o, muszę się odwrócić, nakręcić trochę tam bójtasów. I mamy teraz widoczny cały amfiteatr skałek pod Cukrzycę, a tam idziemy na lodowiec. Myślałam, że jak wyjdziemy z tego progu, to lodowiec się nie dotąd, ale jak widać, topnieje w oczach. No. Także te 200 metrów do wyrazu, także pewnie jakieś 100 w górę do lodowca. Pozostałości z lodowca, który tutaj był, tyle go nie ma. Duża grupa Polaków za nami, poszła naszym śladem. Droga trochę nieoczywista była. Ale chyba teraz musimy się tam dostać po prostu do boku lodowca, żeby jak najwyżej się w Wisle nie było. Tak, weszliśmy na lodowczyk, to co z niego zostało. Idziemy za jakimiś ludźmi. Za nami też idą jacyś ludzie. Mamy godzinę 10:07. Zgadza się, jesteśmy na wylocie Doliny Palental właśnie. Tutaj już jest taki śnieg nawet. Wszyscy liczymy na to, że lodowiec się szybko skończy. Będziemy mogli wejść na ferratę. Tutaj schowaliśmy się trochę przed słoneczkiem, więc jest trochę przyjemniej. Jak się idzie, to się tak nie poci, tylko można iść swoim równiejszym tempem. Dziewczyny tam już wystrzeliły do przodu. Ale tutaj zaraz i tak będziemy musieli czekać wszyscy pod tą kolejką, w tej kolejce pod ferratę. Bo tam nie ma innej opcji, jedna droga, nie ma jak się wyprzedzać. No nic, idziemy dalej. Ej, będę to też chwilę na szczerze, dobra? Przypij się! I weszliśmy na ferratę w końcu. Początek był hardkorowy. Ale teraz już lepiej. O, możesz się odwrócić, to będzie widać, jak fajni ludzie stoją w kolejce. Dużo ludzi w dużych kolejkach. Stamtąd przyszliśmy. Jesteśmy już po największych trudnościach na drugiej ferracie. Bo utknęła w kolejce kilometrowej. No i potem już będzie tylko śmiesznie i zabawnie. Ale było hardkorowo. Początek jak dla mnie za D. Fajnie wygląda ten amfiteatr skał tutaj, bardzo ładnie. Tam gdzieś jest Alpspitze. O. Uff.
teraz wchodzimy w bardzo ciekawy element feraty. Szczebelki. Już poprzednio też były szczebelki, tylko te są chyba troszkę większe ekspozycji. A może nie, ale zobaczymy. Ale takie szczebelki tym razem prowadzą do góry, a nie tylko poziomo. Ten kawałek nie ma. Idź sobie do góry, nie w bok, tylko idź sobie robić do góry i górą przejść. No więc szczebelki, jak wspominałem. Ale nie ma lufy. Tak, fajne szczebelki, trochę bez lupy, ale... Trochę widoczku. Tak, lodowiec z góry, wysokie skały, tam widać ogromne szczeliny już. Takie ogromne naprawdę, nie takie po prostu... Końcówka feraty. Jakieś pół godzinki, może godzinka. Tak, coś ty grani. Znajomi nas w końcu dogonili. Mieliśmy długą przerwę na słoneczku. Opaliliśmy się. Przygrzało nas mocno. Tak, bardzo przyjemne. A teraz to już po prostu jest przyjemny fragment feraty. Widokowy, nieupierdliwy. Dokładnie. Tak. Cała ta dolina wygląda majestatycznie, a jeszcze te ściany takie z tej perspektywy wyglądają na jeszcze piękne. To prawda. Ale super. Kurde, takie ładne te góry są z tej strony. Tak. Jest super. Feraty to te tygrysy są najbardziej. Tak. O, tu też jest fajnie. Zobacz. Tak. Proszę, zapraszam na szczebelki. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Niezły widok, tak. Mamy ostatnie jakieś 150 metrów do szczytu? Może 100? Oczywiście w pionie. I szczyt będzie nasz. A teraz no, to prawda. Już jesteśmy blisko ostatni szczytu. Mamy na taką konstrukcję. Co ma piękne jeziorko. Wszystkie góry. A to bawarskie. Tak jest, i jeziorko. Prawdopodobnie to jest to Ejpse. Tak mi się wydaje. Super. Wszystko jest fajne. Wszystko jest fajne, fajna wycieczka. Weźcie się na ostatnią grań. Przed nami już tylko złoty kopulasty krzyż. A wokół mamy przez górę. Tak, tutaj zielona dżungla, a tutaj pustynia. No to już chyba spacerek będzie. I jesteśmy na szczycie Cukrzpicy. Zeszliśmy przed chwilą spod krzyża, ponieważ tam kolejka mocna. No takiej kolejki do szczytu to jeszcze nie widzieliśmy. Ale ogólnie widoki naokoło są przecudowne. Po prostu cudo. Tu mamy stację meteorologiczną, schronisko, zjazd kolejki. Tutaj mamy
czekaj, Kam. Tutaj mamy całe szpice jubileuszowych drań. Kolejną, a stamtąd przyszliśmy. Tam na dole widać malutkie nasze strony. Takie widoki mamy dzisiaj. Udało się. No ale to już kręciłam.